Państwa, mogą być małe zakłócenia, ponieważ mam tutaj taką malutką zakłóczarę, o. Tak. To jest przekaz od Mai. Maju, idź. Za chwilę tutaj tobie poświęcę trochę czasu, ale dziś chcę się spotkać z wami w temacie, który ostatnio coraz częściej pojawia się w waszych mailach do mnie, czy też po prostu w komentarzach, szczególnie pod tymi filmikami naszymi porannymi o 5 rano w tej serii Dzień Mocy, a tak w ogóle szczęść Boże, witajcie serdecznie na naszym kanale. Mam na myśli kwestię nieczystości. Wielu ojców pustyni mówiło, że grzechy nieczystości niszczą naszą wiarę, czyli to, co najważniejsze, to znaczy w tym znaczeniu zmierzania do nieba, ponieważ przecież dzięki wierze poznajemy Boga, zbliżamy się do Niego. Bez wiary właściwie jesteśmy ślepi. Dlatego mam przed sobą książkę, wielu z was pewnie znajomą, być może niektórzy z was nawet ją czytali. To jest bestseller, który został wydany, sprzedany, czy jak to się tak, wiecie, mówi, w milionach egzemplarzy na całym świecie. John Eldridge, tak? Eldridge, coś tam. Dobra, żartuję. Słuchajcie, Dzikie Serce, czyli Tęsknoty Męskiej Duszy, bestseller. To jest wydanie rozszerzone. Książka nie tylko dla mężczyzn, ale dla tych, którzy, że tak powiem, z mężczyznami żyją, czyli dla żon, matek. No, generalnie, jeżeli... Ale też dla mężczyzn, którzy są w drodze do małżeństwa, ale też w tym małżeństwie są również dla ich właśnie małżonek. Jest to książka bardzo popularna. Myślę, że Dzikie Serce wielu z was czytało, czy jeśli nie czytało, to gdzieś o tej książce słyszało. Drobnym maczkiem, prawda, książka napisana. To jest jeszcze wydanie rozszerzone znanego psychologa z zakresu psychologii i wiary. Tą książeczkę wrzucam do sklepiku mocsłabości.pl. Ja ją czytałem, będąc na studiach teologicznych, czyli dawno temu. Polecił mi ją mój znajomy profesor od teorii poznania. Książka składa się z 12 rozdziałów, jest też epilog i dwa dodatki. Jednym z tych dodatków jest modlitwa o uzdrowienie seksualne. I to jest, słuchajcie, potężna modlitwa, znaczy modlitwa, tak jest nazwane, modlitwa, jest to cały rozdział poświęcony właśnie uzdrowieniu seksualnemu. Temat bardzo ważny, ponieważ jak na początku powiedziałem, grzechy nieczystości niszczą naszą wiarę, pozbawiają nas wiary. I kiedy czytam wasze komentarze dotyczące właśnie tego, jak się zmagacie z grzechami nieczystości, związanych najczęściej z pornografią, czy też kiedy czytam wasze maile, smsy, które mi wysyłacie w tej kwestii, to generalnie człowiek wydaje się być wobec problemu nieczystości bezsilny. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Myślę, że to jest jedno z najważniejszych błogosławieństw, jakie Chrystus nam zostawił. Błogosławieni czystego serca. Czyste serce pomaga nam, znaczy bez czystego serca nie będziemy oglądali Boga, a święty Paweł mówi, że w niebie będziemy oglądali Boga twarzą w twarz, czyli jeżeli nie będziemy mieli czystego serca, nie pójdziemy, mówiąc krótko i kolokwialnie, do nieba. Posłuchajcie modlitwę o uzdrowienie seksualne, a właściwie tegoż dodatku, pamiętając, że zraniony zawsze rani. Nasza zraniona seksualność, uczuciowość, płciowość zawsze dotyczy, czy też ogarnia niestety swoim mrokiem całą duszę i my jako zranieni również ranimy innych, wchodzimy w toksyczne relacje. Jak zaznacza autor, drzwi otwarte dla szatana przez niewłaściwe wykorzystywanie płciowości dotyczą bardzo, bardzo wielu chrześcijan i katolików. To znaczy, kiedy niewłaściwie wykorzystujemy swoją płciowość, otwieramy drzwi szatanowi. Uzdrowienie
twojej seksualności jest możliwe, to prawda, która niesie nadzieję, zaczyna optymistycznie, czy też właśnie chrześcijańską nadzieją autor książki Dzikie Serce. Wrzucam tę książeczkę do sklepiku mocsłabości.pl. Musisz jednak zrozumieć, że płciowość to coś bardzo głębokiego i kluczowego dla ludzkiej natury. Nieuporządkowanie seksualne może być jednym z najgłębszych cierpień, jakich może doświadczyć człowiek. Musisz więc brać bardzo poważnie swoje uzdrowienie i odnowę. Ta modlitwa może bardzo ci pomóc. I teraz ciekawe. Być może stwierdzisz, że musisz odmówić ją kilka razy, aby doświadczyć trwałego uwolnienia. I teraz kilka słów na temat tej modlitwy dotyczącej uzdrowienia seksualnego. Po pierwsze, kiedy wykorzystujemy swoją płciowość niewłaściwie z powodu grzechu, zostawiamy drzwi otwarte dla szatana. To mówi psycholog, wszakże chrześcijański, katolicki, ale jednak psycholog, wiąże nieuporządkowanie płciowości w sferze seksualnej z działaniem szatana w nas, to znaczy nieuporządkowana płciowość otwiera nas, nasze serce, na działanie szatana, który może uciskać nas w życiu płciowym, które jest bardzo delikatne, ale zobaczcie, jaka jest to ogromna, potężna maszyna, bo przecież gdyby nasza płciowość nie miała w sobie ogromnej mocy, no to ludzie jako gatunek przestaliby istnieć, prawda? Mężczyzna sięgający po pornografię będzie miał poważne problemy z żądzą. Kobieta, która jest rozwiązła przed ślubem, wiele lat później może bardzo poważnie zmagać się z seksualną pokusą. Ważne jest zatem, aby swoją płciowość oddać pod panowanie, a więc i opiekę naszego Pana Jezusa Chrystusa i u Niego szukać oczyszczenia z seksualnych grzechów. Po drugie, nieuporządkowanie seksualne z powodu nadużyć seksualnych będących skutkiem naszych własnych działań lub działań innych osób może tworzyć trudności w życiu płciowym i to także otwiera drzwi wrogowi, by mógł nas gnębić. Bardzo często niezbędne jest wybaczenie. Zarówno ufność w to, że Pan nam wybaczył, jak i nasze postanowienie, by wybaczyć innym. Taka postawa okazuje się niezwykle wyzwalająca. Przebaczenie jest wyzwalające i pomaga nam wyjść z naszych grzechów dotyczących sfery nieczystości. Ktoś powie, jak to przebaczenie? Co ma przebaczenie do moich grzechów związanych z pornografią, czy z podobnymi, prawda, nieczystymi zachowaniami? No posłuchaj. Zacznijmy więc od oddania naszego życia i płciowości pod panowanie Jezusa Chrystusa. Autor przytacza taką modlitwę. Panie Jezu Chryste, wyznaję tu i teraz, że Ty jesteś moim stwórcą, a więc także stwórcą mojej płciowości. Wyznaję, że Ty jesteś moim Zbawicielem, że odkupiłeś mnie swoją krwią. Zostałem nabyty krwią Chrystusa, moje życie i moje ciało należą do Boga. Jezu, oddaję się teraz Tobie w darze, abyś mnie uczynił pełnym i świętym pod każdym względem, także w mojej seksualności. Prosisz nas, abyśmy dali Ci swoje ciała na żywą ofiarę, a poszczególne członki naszego ciała na broń sprawiedliwości. Mówi o tym święty Paweł w liście do Rzymian, rozdział 6, werset 13. Czynię to teraz. Oddaję Tobie moje ciało, moją płciowość i moją seksualną naturę. Myślę, że ci, którzy mają problemy, większe bądź mniejsze, jakiekolwiek z nieczystością, powinni tę modlitwę przynajmniej raz dziennie odmawiać, ale z takim, no skoro seksualność, płciowość dotyczy również naszych uczuć, czyli z zaangażowaniem uczuciowym, nawet ze łzami w oczach, nawet krzycząc ją, pójść, nie wiem, można dojść do lasu, wykrzyczeć tę modlitwę, żeby zaangażować nasze uczucia, bo one również są zranione przez zranioną płciowość. Mówiliśmy o tym, że człowiek zraniony rani innych, ale zraniona płciowość rani również nasze uczucia i na odwrót. Następnie musisz wyrzec się wszystkich sposobów, w jakie źle wykorzystywałeś swoją seksualność. No i mi patrzcie, zgasło. No i dobrze. Im będziesz bardziej konkretny, tym większą zyskasz pomoc. Twoja płciowość została stworzona przez Boga dla przyjemności i radości w ramach małżeńskiego przymierza. Aktywność seksualna poza małżeństwem może być bardzo niszcząca zarówno dla człowieka, jak i dla relacji. O tym mówi święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 6 rozdziale. W tej części modlitwy twoim celem jest wyznanie wszystkich seksualnych grzechów i wyrzeczenie się ich.
na przykład intymności seksualnej poza małżeństwem, nie tylko stosunku, lecz również innych form seksualnej intymności. Pozwólcie, że tutaj pominę, bo autor wymienia konkretnie, o jakie grzechy chodzi w sferze nieczystości, ale gdybym to wszystko zaczął czytać, to być może YouTube nam by ten film zablokował. I pominę. Wiele osób uważa, że to tak naprawdę nie jest grzech, ponieważ nie kończy się rzeczywistym stosunkiem, a jednak doszło tu do seksualnej stymulacji i bliskości poza małżeństwem. Tu dotyczy ten fragment wszelkich grzechów z zakresu autoerotyki. Pamiętaj, że istnieje duch prawa i litera prawa. Można znać literę prawa, ale nie żyć duchem prawa. I to dotyczy każdego grzechu. Liczą się kwestie zarówno serca i umysłu, jak i ciała. Innym przykładem grzechu, którego należy się wyrzec, jest zdrada małżeńska, wykorzystywanie pornografii, akty homoseksualne i seksualne fantazje. Pewnie dobrze wiesz, co powinieneś wyznać i czego się wyrzec. I myślę, że każdy z nas już dokładnie wie, jeżeli ma problem z nieczystością, z jakim konkretnie grzechem ma problem. One się powtarzają, te grzechy. Być może będą nam się powtarzały do końca życia, być może będą tym Pawłowym ościeniem, który wciąż będzie nam przypominał o naszych słabościach, a Pan Bóg wtedy mówi, Chrystus mówi, moc w słabości się doskonali. Szatan ci przypomina twoje słabości, a Bóg mówi, chciałem powiedzieć świetnie, ale nie że świetnie, że masz słabości, tylko Pan Bóg mówi, w tych słabościach, jeżeli mi zaufasz, jeżeli będziesz robił to, co ci nakazuje w Słowie Bożym, o co cię proszę w Słowie Bożym, będzie się doskonaliła moja moc. Być może musisz poprosić Boga o pomoc, by On ci przypomniał. I to jest ważne. Nie spiesz się. Wraz z tym, jak będą napływały wspomnienia i wydarzenia, wyznaj je i wyrzeknij się ich. Na przykład, i tutaj, prawda, podaję przykład, w jaki sposób to zrobić. Trzeba wejść w historię swojej przeszłości. Najlepiej to zrobić z psychologiem, ale można to zrobić to na podstawie tej książki. Ta książka ma, słuchajcie, ponad 250 stron z zakresu psychologii i wiary, właśnie w kwestii między innymi autor w kwestii leczenia zrań seksualnych bardzo konkretnie się wypowiada, proponując konkretne rozwiązania. Następnie przychodzi kwestia przebaczenia, czyli tak, musimy się przyznać do swoich grzechów, ale przed Bogiem. Oczywiście, kiedy się przyznajemy, to również przed samym sobą, natomiast nie możemy się przyznać, że tak powiem, do tych grzechów, czy może inaczej, bo chciałem powiedzieć, nie możemy się przyznać przed szatanem, nie o to chodzi. Nie możemy dać się zaprowadzić przez diabła w ślepy zaułek, kiedy diabeł będzie nam mówił, już nigdy z tego nie wyjdziesz, już nigdy nie dasz sobie z tym rady, bo trwasz w tym 5, 10, 15, kilkanaście, kilkadziesiąt lat, zobacz, chodzisz do spowiedzi, nic się nie dzieje. Szatan tak ci mówi. Skąd wiesz, że nic się nie dzieje, że nic się nie zmienia? Oceniasz swój rozwój duchowy na podstawie słabości, która ci się powtarza, a nie wiesz, w jaki sposób Duch Święty w tobie działa, kiedy szczerze idziesz z tym do spowiedzi. Nie wiemy tego, nie znamy swoich serc. Święty Piotr o tym mówi, że my swoich serc nie znamy, nie możemy oceniać własnych serc, a tym bardziej serc bliźniego. Dlatego tu jest konieczne przebaczenie. A zatem, następnie przychodzi kwestia przebaczenia. Ważne jest, abyś przebaczył zarówno sobie, jak i tym, którzy skrzywdzili twoją seksualność. Posłuchaj uważnie. Posłuchajcie również i wy uważnie. Przebaczenie jest wyborem i to jest najważniejsze. Jeżeli chcesz przebaczyć, to już właśnie się dzieje najważniejsze. Jest wyborem przebaczenie. Bardzo często musimy podjąć decyzję, żeby wybaczyć. Na długo przed tym, jak poczujemy, że wybaczamy. Rozumiecie, o co chodzi? Co innego jest poczuć, że wybaczyłem, to przychodzi dużo później. A czym innym jest podjąć decyzję szczerą? Tak, chcę wybaczyć, ponieważ niewybaczenie rani przede wszystkim mnie, moje serce. I to się również przekłada na nieuporządkowane życie na płaszczyźnie seksualnej, emocjonalnej, uczuciowej, płciowości również naszej. Wiem, że to może być trudne, lecz wolność, którą osiągniesz, będzie tego warta. Przebaczenie nie jest twierdzeniem, to mnie nie zraniło. Przebaczenie nie jest powiedzeniem, to nie ma znaczenia. Przebaczenie jest aktem, poprzez który wybaczamy konkretnym osobom, uwalniamy je od rozgoryczenia i osądu, oddajemy te osoby Bogu, aby to On się nimi zajął. Słuchajcie, bardzo często jest tak, że jeżeli
pochopnie osądzamy bliźnich, to znaczy, że wynika to z tego, że my zostaliśmy skrzywdzeni, zranieni, rani i nie wybaczyliśmy temu, który nas skrzywdził. Autor mówi, przebaczenie jest aktem, poprzez który wybaczamy konkretnym osobom, uwalniamy je od rozgoryczenia i osądu. I tu jest modlitwa, też nie będę jej czytał. Zostawię tę modlitwę w książce Dzikie Serce. Następny krok obejmuje zerwanie niezdrowych emocjonalnych i duchowych więzi z innymi ludźmi ukształtowanych poprzez seksualne grzechy, no właśnie różne toksyczne relacje. Jednym z powodów, dlaczego Biblia tak poważnie traktuje grzechy seksualne, jest krzywda, jakie one wyrządzają. Kolejnym powodem są więzi z innymi ludźmi, jakie poprzez te grzechy się formują. Więzi, które powinny istnieć jedynie między mężem i żoną. O tym mówi święty Paweł w liście do Koryntian w 6 rozdziale. Jednym z cudownych skutków krzyża naszego Pana Jezusa Chrystusa jest to, że zrywa te niezdrowe więzi. Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a dla świata. A ja dla świata, mówi święty Paweł w liście do Galatów. Słuchajcie, kiedyś wam pewnie opowiadałem, że moim marzeniem było, oprócz tego, żeby zostać astronautą, również żeby zostać komandosem, to w ogóle odrealnione, nie komandosem, gdzie ja to... Ale no w każdym razie, i czasami sobie mam różne książki, pamiętniki komandosów naszych polskich, chociażby z sił specjalnych GROM. Gdzieś tam na Facebooku nawet polubiłem ich jakiś fanpage i oni ostatnio napisali coś takiego, że jeżeli uświadamiasz sobie słabość swoją, to piszą, to jest gdzieś tam w podręcznikach dla komandosów, prawda, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach, w których się oni bardzo często znajdują, gdzie dominuje nasza słabość, ludzka słabość, zwykła, a czasami potężna, przerastająca naszą świadomość słabość. Oni mówią tak, jeżeli uświadamiasz sobie swoją słabość, to teraz wiesz, na czym stoisz, jak masz się zachować, wiesz, gdzie jest problem, gdzie, że tak powiem, idąc tą drogą, są pułapki ustawione, tymi pułapkami są nasze słabości. Kiedy nie widzisz tych słabości, będziesz w nie wpadał. Kiedy widzisz swoje słabości, musisz zmienić sposób, że tak powiem, przechodzenia przez swoją codzienność, na przykład, kiedy korzystałeś z pornografii w jednym konkretnym miejscu, przy konkretnym komputerze, to twój rozum, kiedyś sobie o tym mówiliśmy, nauczył się, że kiedy siadasz przy tym komputerze, właśnie w takiej scenerii, w tym pokoiku, w jakim jesteś, to nawet jeśli jeszcze nie włączyłeś pornografii, a często w tym miejscu z niej korzystałeś, to twój umysł już się stymuluje tak, jakbyś już oglądał pornografię i to jest ogromny nacisk na to, żebyś po nią sięgnął. To jest jedna, zresztą mówiliśmy sobie o tym, jeden ze sposobów, w jaki uzależnienie wzmaga się w naszej codzienności. Wracam do dzikiego serca. Wiele osób doświadcza negatywnych konsekwencji z powodu rozmaitych nadużyć w sferze płciowości. Do tych konsekwencji może należeć uporczywe poczucie winy, nawet po spowiedzi. Albo powtarzająca się seksualna pokusa. Może to być także niezdolność do odczuwania radości z seksu ze współmałżonkiem. Tutaj także pomocne może okazać się sprowadzenie dzieła Chrystusa. Czyli wielu ludzi składa niezdrowe postanowienia dotyczące seksu lub samych siebie, lub kobiet i mężczyzn, lub bliskości z powodu krzywdy, której doznali na skutek seksualnego grzechu właśnie albo tego, który wobec nich popełnił ktoś inny. Być może będziesz chciał zapytać Jezusa, co to są za postanowienia i zerwij z nimi niezdrowe postanowienia, czyli takie, których nie jesteśmy w stanie unieść. Ów psycholog... Katolicki psycholog mówi, że to jest normalne, że po spowiedzi, także po spowiedzi może się w tobie pojawić nie tylko poczucie winy, szatan będzie wzmagał, prawda, będzie cię oskarżał wciąż. Zrobiłeś to, to i to, poszedłeś do spowiedzi, no i co? Ale zrobiłeś to, to i to, będzie ci to przypominał, bo jest oskarżycielem, Chrystus jest adwokatem, adwocem właśnie, odwołujący się do słowa, jest słowem, które leczy. Ale też po spowiedzi może się pojawić powtarzająca się pokusa seksualna, powtarzająca się, nie dziw się, że najwięcej pokus będzie do ciebie przychodziło po spowiedzi. Ponieważ tam, gdzie jest wymieciona nasza dusza, wyczyszczona, jak to mówił Chrystus, z demonów, prawda, oczyszczona, tam demony chcą jak najszybciej wrócić
uwaga, z potężniejszą siłą, dlatego autor mówi, że po spowiedzi może się pojawić seksualna pokusa, która się powtarza, nasila. I przewijam modlitwy, których tutaj nie mogę niestety cytować, no bo mówię, zablokują nas. Bo są to modlitwy, które odwołują się do konkretnych grzechów seksualnych, a nie wiem, czy tak można tak na YouTubie. I teraz jeszcze bardzo ważne. Mógłbym przywołać wiele, bardzo wiele opowieści o zdumiewającym wybawieniu, jakie stało się udziałem pojedynczych osób i par odmawiających tę modlitwę, która tutaj zawartą. Czytam ostatnie słowa Dzikiego Serca. Końcówkę. Pamiętaj jednak, czasami potrzeba czasu. Potrzeba czasu. A szatan jest niecierpliwy i będzie nas tej niecierpliwości, że tak powiem, uczył. Aby rany i konsekwencje doznały uzdrowienia i naprawy. Może będziesz chciał wrócić i odmówić tę modlitwę kilka razy, jeśli uzdrowienie nie jest jeszcze trwałe. Może przypomnij sobie czyny, które trzeba wyznać dużo później po skończeniu tej książki. Wróć do tej modlitwy i również je wyznaj. Być może niektórzy spośród was skorzystają też z pomocy dobrego chrześcijańskiego psychologa. Trzymajcie się mocno tych prawd. I teraz słuchajcie, na samym końcu tej książki jest właściwie jedna z potężniejszych dawek wiedzy. Jakie to są prawdy, których się mamy trzymać? Po pierwsze, ty, twoje ciało i twoja płciowość należycie do Jezusa Chrystusa. Seks nie należy do diabła. Seks nie jest zły. Seks został stworzony przez człowieka, bo jest integralną częścią ludzkiej, że tak powiem, aktywności wpisaną w miłość, która to wpisana jest w sakrament małżeństwa. Mówię teraz o seksualności, żeby nie mylić seksualności z płciowością, ale ogólnie całe nasze ciało i płciowość należą do Chrystusa. On tobie całkowicie wybaczył. Nabroiłeś bardzo, mogłeś straszne rzeczy w bagno się wpakować, ogromne i obrzydliwe, takie, że nie jesteś w stanie zadość uczynić za zło, które popełniłeś i nie zadość uczynisz. Chrystus to uczynił za ciebie. Uczyni, jeżeli nie jesteś w stanie zadość uczynić, nie pogrążaj się w tym, że nie jesteś w stanie naprawić swoich błędów, ponieważ On ci całkowicie wybaczył, On stworzył twoją płciowość tak, by była pełna i święta. On stworzył twoją płciowość, aby była źródłem bliskości i radości. Jezus Chrystus przyszedł na to, aby odszukać i zbawić to, co zginęło. To są słowa Chrystusa. W tym także wszystko, co zaginęło spośród błogosławieństw, jakie zamierzał dla naszej płciowości. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. A szatan nie chce, żebyśmy oglądali Boga, dlatego atakuje naszą czystość przez różnego rodzaju nieuporządkowania w sferze płciowej, seksualnej, uczuciowej. Dzikie serce, bardzo wam serdecznie tę książkę polecam, zostawiam ją w sklepiku mocsłabości.pl i odwołam się do jednej z moich ulubionych książeczek, do której się kiedyś odwołałem tak tylko na szybko, że tak powiem mimochodem, Święci Psychologowie. Pamiętacie ją, też mówiłem o niej w kontekście sklepiku mocsłabości.pl, czyli są tutaj... Autorka analizuje największych świętych w kontekście, że tak powiem, tego, że byli swego rodzaju, jakby to nazwać, duchowymi psychologami, to w cudzysłowie oczywiście, czyli święty Benedykt, święta Scholastyka, święta Klara z Asyżu, święta Elżbieta od Trójcy Świętej, święta Tereska z Lizie, święty Franciszek z Salezy, święta Tereska, słuchajcie, to jest niesamowite. Ta książka jest napisana też wyjątkowo, bo w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Autorka... Analizując myśl, że tak powiem, psychologiczną świętej Tereski z Lizie, w takim podrozdziale uświęcenie uczuciowości zapisała. Chrystus był pełen uczuć, podobnie jak wszyscy święci, ale trudno jest zapanować nad sobą, aby osiągnąć dobro, to znaczy miłość, i to w sposób ciągły, kiedy jest się przepełnionym uczuciami, ale nie jest się ani Chrystusem, ani świętym. Rozumiecie? Trudno jest także pogodzić rozum i uczuciowość, a jednak ty, Teresko, pomogłaś mi to osiągnąć. Przestałam wybierać na cel mojego płomienia uczuciowości ludzkie serca, ponieważ był to płomień, który mnie pochłaniał i niszczył, ale który umieszczony w Bożym sercu
wypełniał mnie i budował. Pozwalał mi wspinać się wyżej, sprawiał, że szłam dalej, dalej niż kiedykolwiek, przekraczając samą siebie, oświecana spiralnym blaskiem jego złotego światła. Tereso, to właśnie uczucia sprawiły, że stałaś się tym, kim byłaś, i to uczucia sprawiły, że wzniosłam się wyżej, ponad samą siebie, i osiągnęłam wszystko to, czego bez nich nigdy bym nie osiągnęła. Byłam zdolna do zła i zatracenia, tak przynajmniej myślę, choć nawet w tej kwestii nie pragnę sobie sklebiać, ale dzięki innemu, inny, czyli święty, w języku hebrajskim święty oznacza, gdybyśmy po hebrajsku przeczytali święty, to w tłumaczeniu oznacza inny, innemu, z wielkiej litery zapisanego, i dzięki miłości innego stałam się zdolna do dobra i miłości. Mówiąc krótko, nasze uczucia mogą służyć czemuś dobremu bądź czemuś złemu. Będą służyć tylko i wyłącznie czemuś dobremu, kiedy będą przepalane każde nasze uczucie do osób ludzkich. Mamy dwa rodzaje osób, osoby boskie, trzy, i osoby ludzkie, ileś tam miliardów. Kiedy uczucia do osób ludzkich będziemy przepalać w uczuciu, zgadza się, do Najświętszego Serca Jezusa Chrystusa. Tak, uczucia też są ważne w wierze. Jeśli sprawuje nad nimi pieczę nie tylko nasz rozum, ale przede wszystkim logos, czyli rozum, czyli słowo, czyli sam Bóg. Kiedy zawierzamy Mu nasze uczucia, nasze ciało, nasz rozum, nasze myśli, nasze serce, nasze emocje, naszą duszę, wszystko to, kim, czym jesteśmy, jacy byliśmy i też jacy będziemy. Tak, ciało i dusza pochodzą od Boga i ciało i dusza będą w niebie, ponieważ Chrystus, kiedy przyjdzie po raz drugi, wszyscy zmartwychwstaniemy na sąd ostateczny, a zatem ciało jest również ważne. Święci psychologowie, tę książeczkę też Wam zostawiam, będę do niej, myślę, że jeszcze nie raz wracał. A temat, który dzisiaj poruszyłem, jest bardzo ważny i teraz z ciekawością poczytam również Wasze komentarze. Pamiętajcie, że razem zmierzamy do nieba. Nawet jeśli Ci się wydaje, że jesteś sam, to nie jesteś sam. Wszystkiego błogosławionego. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Trzymajcie się, dzikie serca. Szczęść Boże.